Siema! Klasycznie nagrywki o 4 w nocy, gdzie wstaje o 6 rano, a o 7 jadę do szpitala. Super! Zostawcie łapkę w górę, subika dzwoneczkiem i tak dalej. Zakończył się turniej Mistrzostwa Świata Szachów Szybkich i Błyskawicznych e, Drużynowych, gdzie brał udział Jan Krzysztof Duda. Grał w drużynie WR Chess Team, gdzie sponsorem był jeden z zawodników, gdyż jest tam jedna deska amatorska, e, mianowicie Vadim Rosenstein. I w skład wchodzili wybitni zawodnicy, najlepsi na świecie Magnus Carlsen, Jan Nepomniaci, Jan Krzysztof Duda Nodirbek Abdusatorow, Pragna Nanda, Vincent Keimer I była też damska deska, czyli hoł Ifan tam grała i Kosteniuk Aleksandra Oczywiście się wymieniali I w szachach szybkich Szło im całkiem nieźle, gdyby nie pewna amatorska deska, gdzie na 12 rund gdzie grał wszystkie rundy i wygrał tylko jedną. Wygrał tylko pierwszą rundę, a później przegrał 11 z rzędu. No i tak oto zakończyli na trzecim miejscu. A jeśli chodzi o blitz, no to tu o wiele lepiej poszło. Format się różnił, gdyż w szachach szybkich był to Szwajcar 12 rundowy, a w szachach błyskawicznych najpierw, najpierw był Fajcar, 7 siedmiorundowy i to 16 wchodziło do drabinki turniejowej eliminacyjnej. I tutaj gładko sobie poradzili, 7 na 7 punktów zdobył nasz team Polaka Rodaka. I przechodzimy do drabinki turniejowej, gdzie udało im się zwyciężyć. A dzisiaj pokażę Wam najlepszą partię Jana Krzysztofa Dudy. Generalnie mega trafił z formą na, na 16 rund, które rozegrał. Zdobył 12 punktów i przegrał tylko jedną partię I to dopiero w finale I pokażę Wam najciekawszą partię, gdzie No, zarąbał brilianta i Po prostu stwierdził, że po poświęca figury i coś na pewno wejdzie w tym Blitzu, pokonał tak ziomka 2600 plus. I tutaj w drobince turniejowej Najpierw mierzyli się z Hunu R, ale to takie przejściowe, więc tu na, na chillku 4,5 do 1,5 zrobi w, w meczu. Następnie grali z drużyną Hansa Niemana, gdzie Magnus Carlsen zszedł na ławkę rezerwową, żeby unikać Mistera Hansa, no z którym chyba wciąż konflikt się toczy między nimi o to, czy Hans kiedyś czytował, czy nie. No i ewidentnie Magnus go unika, i tutaj też spokojnie oba mecze zostały zwyciężone przez nich, bo był mecz i Remasz, jakby fajnie by było, jakby mógł przejść dalej. Okay. Następnie grali z Chessie, gdzie na czele był Richard Raport, który wcześniej popisał się pięknym zwycięstwem nad Magnusem, ale tu już się nie udało. I tu znowu WRC team, zwyciężył pierwszy mecz 4,5 do 1,5 A drugi zremisowali 3 do 3 Co dało im awans do finału, gdzie zmierzyli się z teamem MGD1 Na czele z Arjunem Erigeissem Czyli czwartym, najlepszym zawodnikiem w szachach klasycznych aktualnie I tu minimalnie, minimalnie udało im się zwyciężyć, bo no, były problemy w pierwszym meczu Magnus przegrał z Arjunem. Ale mimo wszystko cała reszta drużyny uratowała Magnusińskiego I 3,5 do 2,5 w pierwszym meczu było, a w drugim 3 do 3 zapewniło zwycięstwo drużynie wr Chess Team. Więc Jan Krzysztof Duda przywozi 3 złote medale i jeden brązowy z mistrzostw świata, gdyż zwyciężył na trzeciej desce medal. Po prostu. Złoto i z szachów szybkich i błyskawicznych za indywidualny performance. No, z drużynówki już wiecie, jak to wyglądało. I klasycznie, jakby ktoś chciał ze mną potrenować, zapraszam na stronkę szachomania.pl, gdzie jestem trenerem. Link w opisie. A dzisiaj pokażę Wam zadymiarską partię Janka z Tabatabejem Arminem z szachów błyskawicznych. To było 3 plus 2. Następnie skoczek F3, więc dość enigmatycznie, jeszcze do czego Janek przejdzie. Nastąpiło D5, no to przechodzimy do partii katalańskiej. I to jest książka debiutowa, więc nie będę za bardzo się zagłębiał. Mamy tutaj ten kwadracik, którego ja nienawidzę, no ale to jest książka debiutowa, więc nie będę się kłócił. B5, atak na Hetmana, no i podwalenie pionka. To by było dziwne, ale ma książeczkę debiutową, czyli nie można tego bić. Bo wtedy jest bicie na D4, z odsłony atak na Hetmana. I jeśli Hetman się odsunie, na przykład na C4, żeby bronić pola C2, no bo jak gdzieś indziej, no to wtedy wchodzi skoczek na C2. Jest problem z wieżą, to nawet można stracić Hetmana. Bo te figury wszystkie ograniczyły tak Hetmana, że nie ma co ze sobą zrobić. O, jeszcze to jest Hetman na C3, ale wtedy jest szach. I traci się Hetmana w 11 posunięciu. Dlatego trzeba odsunąć Hetmana. Gonek znowu goni i odsuwamy na D1 z powrotem. Co nam to do. To, że wysunęliśmy pionki przeciwnikowi. Będziemy mieli przewagę w centrum, bo już tu nie ma tego pionka z linii C, który by blokował pionka z linii D, więc mamy przynajmniej centrum i potencjalnie będziemy mogli podważać te piony przeciwnika na skrzydle hetmańskim. Partii wieża C8. W końcu wyszliśmy z książki debiutowej, która jest nudna, więc trzeba grać na głowę. No to co robimy? Wyprowadzamy swoje figurki jak to w debiucie: Gając F4, Gając E7, Skoczek C3. Na najwyższym poziomie też tak się gra. Nastąpiło A6, to A3, bo chcielibyśmy zająć centrum za pomocą E4, no ale od razu nie najlepszy pomysł, bo B4 może nastąpić. Atak na skoczka. Skoczek musi się odsunąć i wtedy tracimy piona z E4. W partii A3 Roszada, no to E4 zajęliśmy w końcu centrum. Skoczek A5, no widać tutaj dziurę po białym polu na B3, więc od razu Tabata Bey próbuje tam skoczyć. Hetman C2, nie przejmujemy się. Poprawiamy pozycję Hetmana, wprowadzimy wieżę, skonsolidujemy, wszystkie nasze figury są w grze. Nastąpiło Hetman B6, wieża D1, H6, no to D5. Uderzamy w centrum, przygotowaliśmy się na to. Większość naszych figur patrzy właśnie na centrum. Nastąpiło gonie C5, no pozwoliła się nowa miejscówka. Jakbyśmy zostawili tutaj gońca, jakiś losowy ruch. No to zawsze problem z ruchem D6, a tak na gońca, więc gońc musi się odsuwać. kolejne pion dociska, no i te figury, e, figury oponenta no, nie czują się za dobrze, mają bardzo mało miejsca. No i kluczowe diagonalie tu się otwierają. Dlatego gonięc C5, D6 i tak nastąpiło e, i mamy tą dominację w centrum. Z drugiej jednak strony gońce przeciwnika się rozegrały i spoglądają w okolice króla. Więc trzeba zawsze uważać. E, no i w tym momencie E5. Atak na skoczka trzeba go odsunąć. I w tym momencie przeciwnik się myli, bo nie spodziewał się Zademiarskiego Janka, który poświęci swoją figurę. To trzeba było zagrać skoczek D7. To takie dość typowe posunięcie, no i rozumiem, czemu nie chciał go grać Amin, e, bo to jest ruch do tyłu, no i w miarę stałby w miejscu. No ale skoczek jest najlepszym blokerem piona, a jest to wolny, podparty pion, więc warto tam ustawić skoczka. Szczególnie, że już potencjalnie atakuje pionka z E5. Jednak w partii nastąpiło bardziej agresywne. Skoczek D5. No i tutaj forsownie bicie, odbicie i poświęcenie wieży. Genialne. Wieża bije D5. No i to naprawdę uważam, że jest genialne poświęcenie, bo teoretycznie chwilowo za nic, ale o co w tym chodzi? Mamy dwa mega silne piony, takie kliny, można powiedzieć, w centrum, gdzie one totalnie blokują te trzy figury. Te trzy figury przeciwnika są totalnie poza grą, bo król jest najważniejszy, a przy królu stoi jedynie wieża i te trzy piony. A już mamy gońca, skoczka gdzieś w pobliżu, hetmana i wszystko zaraz się zrzuci na, na Tabata tabeja. Następnie hetman f5, wrzucamy hetmana do akcji, skoczek c6, próbuje wrócić swoimi figurami w okolice króla przeciwnik. No to hetman g4, wiązaliśmy piona, chcemy wybić na h6, no i dać mata na g7, klasycznie. Więc Król H7 bronimy się. Schodzimy z tego związania. Generalnie, jak widzicie jakieś związania, to najczęściej warto z niego zejść. No to Janek nie odpuszcza. Hetman H5. Kolejne związanie. Chcemy wsadzić tutaj skoczka, bo no, Janek chce po prostu poświęcić kolejną figurę. Wieża na E8. Teoretycznie najlepsze posunięcie, ale to nie zatrzymuje Janka. Skoczek G5 z szachem. Król się odsuwa i skoczek bije F7 w ogóle. No strzał totalnie z znikąd. Wieża bije F7. Mamy wieżę na czysto mniej w tym momencie, ale kolejna figura wchodzi do gry. Goniec bije D5. Mamy kolejne związanie, no i przeciwnikowi bardzo ciężko się z tego rozwiązać. Wszystkie figury w akcji. No a wieża siluje sobie bombę przy królu. Ktoś musi bronić skoczek D8 z obroną. No to Hetman G6. Najlepsze posunięcie. Po raz kolejny korzystamy z tego związania po linii G, żeby wybić. Pionka z H6, który miał być furteczką, a okazuje się, że jest problemem. Zauwa Zauważmy też, że Janek ma jedynie 5 sekund na zegarze. Nastąpiło Hetman A7, próba obrony siódmej linii. No i niestety przeoczenie: go jest E4. No co się dziwić, bo co trzeba było zauważyć, że można wybić na H6, ale wtedy jest skoczek E6 z obroną potencjalnego mata, no bo generalnie to jest związanie, więc można dawać mata w kolejnym ruchu. Więc skoczek E6, bicie, odbicie, zdobyliśmy wieżę, nawet tu już nie ma związania. Czy jest bicie na H6, a wtedy szach, 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 szach. I wtedy można pocisnąć piona z E6, przez co mamy wygrane. <laughs> Bo już obroniliśmy pionka z D6. Bo jakbyśmy go stracili, no to jest lipa. A tak to te dwa piony nam wygrywają partię. No, ciężko to policzyć na 5 sekundach, bym powiedział. Wiem, że dla Janka nie ma rzeczy niemożliwych, ale to myślę, że to ciężkie. Nastąpiło goniec e4, po losowym ruchu grozimy po prostu szach i mat. E, dlatego w partii król f8 odsuwamy się z wszelkich problemów. Mimo wszystko hetman h7, grozimy matem w jednym ruchu i wow, nie podstawił tego oponent. E, w partii nastąpiło wieża bije f4, co było błędne. E, można tu było ciekawiej podejść do akcji e, i zagrać goniec bije d6, żeby król miał furtkę. I wtedy Hetman H8 z szachem, król ucieka. Bicie gońca z szachem, król ucieka i musimy wracać Hetmanem, bronić gońca. No i jakby białe zostały z jakością mniej, no ale król jest w niebezpieczeństwie. Nam, nasz król jest bezpieczny. Mamy parę gońców, mamy silnego piona. No i delikatna, delikatna przewaga białych, ale jest to do gry z obu stron. Na niedoczasie to tu niezły roller koser by był. W partii jednak wieża bije F4. No, i tutaj niestety kolejny błąd, bo nastąpiło Goniec D5 z planem dania mata w jednym ruchu. Again, przeciwnik znowu się nie dał. Po części się nie dał. Nie dał sobie wsadzić mata w jednym ruchu. Ale Goniec D5 nie było najlepszym podejściem, bo można tu było zbić na F2. No i ponownie, tu jest nie do czas i tu znowu Goniec bije F2 z planem genialnego skoczek F7, z, z oddaniem wieży. Bo wtedy Hetman d4 presja na gońca, Potencjalnie nawet groźba mata, jakby goniec stąd zniknął. No i na przykład bicie odbicie. I niby te piony są zaawansowane, ale one są skutecznie blokowane przez Hetmana. Też król białego jest, jest mocno osłabiony. No i figura więcej po stronie czarnych. I to jednak czarne wówczas miałyby wygraną pozycję. W partii jednak inna obrona nastąpiła. Skoczek e6. No i tu już skutecznie. Janek podszedł do sytuacji GB F4. No i skoczek jest niejako związany, nie można zbić, bo jest mat. No i groźbą jest F5, więc no te białe pola mocno osłabione i, e, i Janek je bardzo dobrze wykorzystuje. Nastąpił Hetman F7, żeby się troszkę rozwiązać, ale no związał inną figurę po prostu. No i tutaj F5 korzystamy z tego związania. Nastąpiło Hetman H5, no to szach. Jako, że mamy mało czasu, no to nie liczymy, czy możemy tu, zbi tu zbić, czy nie będzie jakichś szachów i tak dalej. Tu król też uciekał, ale po co to liczyć? Jak możemy dać szacha, bo król ma tylko jedno pole, czyli forsowny wariant do policzenia, więc raczej dość prosty. Czyli król F7, no i wówczas F bije E6 z szachem. No i tu są tylko dwa ruchy: to albo to. Jeśli król się odsuwa, no to bijemy z szachem. Król się odsuwa, i prawdopodobnie zdobywamy Hetmana, nawet, ale można wymienić. No. A, nie zdobywamy, bo to jest związanie. Dobra, wymieniamy, dochodzimy pionem i wygrana sytuacja, więc trzeba zbić wieżą. No i Janek potrzebny prosi do tej pozycji, czyli gojąc bije E6 z szachem, czyli wymianka, a można było po prostu troszkę opróć przeciwnika i zagrać D7. Tu jest związanie, tutaj groźba mata w ogóle, groźba dorobienia Hetmana, Gojęc, wszystkie białe pola zajmuje, bo jeśli nie, no to byłby przypał, bo byłby tutaj wieczny szach. Ale oczywiście nie ma, bo goniec kontroluje białą przekątą. Dlatego ten goniec był potrzebny na D5. Na pobiciu, odbiciu Hetman musiał się wycofać na białą przekątą. Król bije E5, D7. Przeciwnik próbuje się jeszcze bronić. Hetman G4 z szachem. Król się odsuwa. No i tą przekątą na szczęście pokryliśmy. Więc wiecznego szacha nie ma. Goniec E7. Próba obrony. Ale szach, 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 szach. I czarne się poddały. Jeśli król e, idzie w bok, no to e, jest związanie i zdobycie Hetmana. A jeśli król idzie w dół, no to jest bicie z szachem i tak zwane cokolwiek. Można nawet na spokojnie wymienić. Mm, no i wtedy dochodzimy do przemiany. Na przykład w ten sposób. I totalnie wygrana partia. No. Piękna partia ze strony Janka, podkreślająca jego znakomitą formę na tym turnieju, a jak Wam się podobał odcinek zachęcam do zostawienia łapki w górę, subika z dzwoneczkiem i sekcja komentarzy jest dla Was. Elu!